Zdravostným zemlom stane Damian Kuzmiński z uczniowskiego klubu sportowego Feniks Warszawa. Zdravostnik niebieskim stanie Hubert Dowiak z klubu Pijąca Zemsta Karola. Rytmon, runda pierwsza. Obserwują Państwo pojedynek w kategorii 80 kg pomiędzy Damianem Kurzyńskim z Feniksu Warszawa, narożnik czerwony, i Hubertem Wdowiakiem z Krakowskich Serc, narożniku niebieskim. Wdowiak podczas poprzedniej edycji w Kętach zanotował zwycięstwo nad Karolem Stemniem w drugiej rundzie.
może liczyć na doping zawodnik z Krakowa. Lewy Breka. Ale teraz dał się nabrać już naprawdę na Górzyńskiego. Delikatne odchylenie, bardzo ładne zresztą wykonał Damian Górzyński, unikając tego lewego sierpowego. Trafia lewym Wdowiak. O, pełen akcji ten pojedynek. Och, gdyby tym lewym sierpowym trafił Krakowianin. Oj, ten lewy, sierpowy, no mógł wstrząsnąć zawodnikiem z Warszawy. Kompletnie bez bloku zawodnik z Warszawy, przy linach jeszcze. Znowu prawy z rąk Wdowiaka. Oj, wydaje mi się, że przy takim czasie jak przed chwilą nie jeden sędzia by liczył, dzisiejszy sędzia. Lewy sierpowy po zwarciu. O, ma przewagę w tej rundzie zawodnik Krakowa. Koniec drugiej odsłony. Sporo roboty mają w tej walce oba narożniki, czyli Dariusz Dębiec w narożniku niebieskim, Hubert Migaczy w narożniku czerwonym. Walka emocjonująca, drugą rundę wygrał Wdowiak. Próbuje zamknąć rywala w narożniku Hubert Wdowiak.
Ma teraz jeszcze raz okazję, no ale tutaj zwarcie. Trójny lewy prosty, prawe ręka Wdowiaka. Jeszcze raz prawa ręka. Teraz lewa ręka Guzińskiego. Dobry prawy Wdowiaka. Jeszcze raz Wdowiak poprawia prawy. Teraz nadział się na kontuz lewej ręki Hubert Wdowiak. Koniec, koniec pojedynku, dobrego pojedynku, zaciętego pojedynku, ale wydaje mi się, że to Hubert Wdowiak zwyciężył w tym walce. Jednogłośnie na punkty. Zwycięzcą jest zawodnik z narożnika niemieckiego. Tak jest, Hubert Wdowiak, zasłużone zwycięstwo. Kolejne zresztą jego, bo przecież w Kętach również została poniesiona jego ręka.